Aha, mikrofon. Okej, już mam. Dzień dobry, witam, wróciłem. Mówiłem, że muszę wygrać jeszcze 4 gry więcej niż przegrać. I wbiję legendę i tak dalej. Jak było na PGA? Spoko. Przekuliśmy tę klątwę w naszą siłę. Tak, ma kontent. Pyciąg. A klątwa? Nie no, bez przesady. Nie ma co czytać. Whatever. No i co ja mam zrobić? Guzik mogę zrobić. Do Hagaty to ja nie dożyję, nie ma bata. Dobra, no zagrajmy tak. Titu, 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 titu. Ti-tu-ti-tu. Takie jeszcze rzeczy masz. No nie dobrze. No i zabiję to w sumie. Tak tą 2 to tam mam zabija to i trym traduje za darmo tego 2-2. Tak to żeby zabić tego musi poświęcić tego. Może coś będzie miało trochę to więcej sensu. Dlaczego nie strzeliłeś totem, który daje boost damage'u? Bo to mi nic nie daje. Że oczywiście możemy myśleć, że w następnej turze zagrabcę to i strzelę sobie drugi raz totem i go zabiję. Natomiast co jak nie będę mógł tego zrobić z jakiegoś tam powodu. Albo nie będzie to sensowne. O, nawet 3 trzeba mieć postać 10-gwiazdkową? Nawet nie wiedziałem. To w sumie sprawia... To w sumie sprawia, że...
Że można nawet do 10 levelować wszystkie dowolne postacie. Kurde, noga mi boli. Wiecie, mnie stopa boli znowu. Nie wiem od czego, to jest najgorsze. Dobra, grajmy to, no bo co zagram, to żeby zabić totem, no nie wiem. Flametongów już nie ma. Alfą mnie to broni trochę jedynie. Czy miałem podczas rzucenia palenia jakieś problemy ze snem? Ale poza duszeniem się i burzeniem się przerażonym i tym podobnymi rzeczami, to praktycznie nie. No i gówno. O, mam pomysł. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Szepniemy gościa. Zrobimy tak i zrobimy tak. I się wyleczymy trochę. Ma być. Au. Kurde, jak byłem na wakacjach, to mnie stopa zaczęła boleć. Okazało się, że to przez klapki. Wrzuciłem klapki. I stopa mnie znowu zaczęła boleć. No fuck, my life. No co tam Zbysiu? Co tam Zbysiu moje? Zbysiu mówi Slowking. Dalej. Dalej jest świetlana przyszłość. Czy nie, może zapytać w sumie. Ale dalej jest świetlana przyszłość. Wyraham. No nie w sumie. No jakbym mógł tego uruchomić, to byłoby może nie najgorzej. No skiller, kurde, chciałbym, no ale... Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 10, 17. Tak. Zastanawiające. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. Nie wiem, jak to się stało, że on przeżył. On przecież powinien umrzeć.
Najgorszy możliwy scenariusz. No tak, no ale prawdopodobnie w 97% przypadków, więc... sobie to nie ma co się dziwić. Tak samo jak na przykład najgorszy możliwy scenariusz, że Cotka jest nie wygra nic. No i jest on prawdopodobny w 90... nie wiem ilu procentach. Chyba... No, myślę, że to już raczej koniec naszej wycieczki. Na tym pięknym padole. Nie wydaje mi się, żeby ta karta coś mogła zmienić. Chociaż... Chociaż, ale co mi to zmienia? Nic mi to nie zmienia. Nie widać końca mojego cierpienia. Mroczny wiatr północnej gry. Teddy GZ, słuchaj, jest taka sprawa. Jeżeli chcesz komuś mówić, co mógł zrobić, to obserwuj, co robił. Jak nie obserwujesz, to się nie odzywaj. Bo ja naprawdę, wiesz, jestem wdzięczny za wszelkiego rodzaju tam ten... helpiny i tak dalej. Ale z drugiej strony też tak mnie wkurwia. Jak ktoś... zresztą. Dzięki za radę, ziom. Faktycznie, mogłem wygrać. Ja też nie pomyślałem. Delta Zero. Go. Dawaj mu bloki. Czy to nie było tak, że tutaj wystawiłem w tej samej turze, to rzuciłem wulkan? Stary, proszę cię. Oczywiście, że tak nie było. Znaczy, oczywiście, że tak było. Ale potem przecież miał szardzę, no. No, gdzie no. Człowiek się stara was czegoś nauczyć. Nie nauczy, zachowę. Za cholerę zjem ci kluski w niedzielę. Mam ochotę na coś dobrego. Bo sobie jutro pójdę po pizzę. Tak myślę. Znaczy może nie pójdę po pizzę, tylko pójdę na pizzę. Jak każdy leniwy grubas, nie chodzę przecież na daremnie. Można zawsze zadzwonić. What the... and badium. Nie, bez czekolady. No jedno jest pewne. To strajdujem. I co, Fenix? No nie będzie Fenix. Ja
Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Zimno mi, drgawki mam, chory jestem i kaszlę se sam. A nie kaszlę na szczęście. Kim jesteśmy? Nubami. Czego nie robimy? Nie tradujemy. Dlaczego? Bo jesteśmy zjebani. Hej, to my! Hej, to my! Tra la 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 la. Nie, no żartuję. W tym wypadku to tradowanie faktycznie nie miało jakiegoś takiego większego sensu. A nie mogę się powstrzymać. Do dzisiaj w ogóle. No Boże, wtorek? Dopiero? Serio? Cześć człowieku witający. Również ci witam. Zima. Zimno nadeszło. No też mi zimno trochę nadeszło. Na. Na. Au. Czemu musi mnie boleć noga? Powiedz czemu? Go pozytywna energia. Stary, jak masz drgawki, jeśli zimno, masz katar, kaszel i oczy ci łzawią, to no, powiem ci, że wiele tej pozytywnej energii nie ma. Ziomek jeszcze przyciąga ci gierkę, jak stara dupa słonia. Na północną granicę. Okej. Mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There is no little in here. Ile jeszcze to będzie? Ile jeszcze to będzie? Ale my w sumie mamy w to wywalone i graj. Czy może mogłem to zagrać na to? Ale to nie byłoby głupie. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? No ile? Powiedz, no ile? Panie, ile tego? Ile tego tu jest? I co tu zrobić, żeby to wygrać? Chyba nic. Mamy jakieś wstępne pomysły. Więc tak, robimy tutaj bufera. No i gówniany ten blok. Tutaj rozjeżdżamy to.
Tu rozjeżdżamy to i tu rozjeżdżamy to. Problemy tego rozwiązania są następujące. Dostajemy teraz Kalimosa. Nie. O Hagatę. Nie jest to do dupy. I to nie będzie fajne. Ej, szczęście! Byłoby tak, że jak ziomek gra wolno jak flak, to mi się kurwa chce spać. No, wiedziałem. I teraz ja jestem nubem, bo tego nie wytrajdowałem. Zresztą nawet nie wiem jak. Witchwald Attack. Zrobimy tak i będzie daliśmy na to może. Następnej. Nie ma herbatki. Muszę się zdecydować. Był Lidal w tamtej turze z twojego stołu, źle wytradowałeś niestety. Powiedz mi, bo mnie to zawsze zastanawia, nie? Ogólnie twierdzę, że raczej nie trzeba być za bardzo. Jedynie co najwyżej trochę. Aczkolwiek po latach streamowania i czytania takich komentarzy, no śmiem jednak twierdzić, że chyba trzeba być nawet bardzo. Chodzi mi o to, jak bardzo trzeba być inteligentny, żeby wpaść na to, że jak wytykasz komuś błąd, to trzeba powiedzieć, gdzie ten błąd popełnił. Jak myślisz, to poziom Einsteina? Czy jednak mrówki? No na przykład, wiesz, ja ci teraz powiem, jaki ty zrobiłeś błąd. No jak można komuś wytknąć błąd, nie mówiąc, gdzie ten błąd popełnił? I widzisz, to ma sens. Bo wiesz, jaki zrobiłeś błąd. A zresztą, masz rację, faktycznie źle wytradowałem. Tam był Lethal. Nie zauważyłem tego. Źle to zrobiłem. Dobra, mój los. A, jak coś to już nie pisz, bo to już mi się raczej za specjalnie nie chce czytać. Więc ten. Skoro, man. Myślę, że napisał, że źle wytradowałeś. Faktycznie, Boże, jak ja głupie. Przepraszam cię. Przecież faktycznie napisałeś źle Kurczę, to ten. Sorki, no to... No debil jestem się. Matka jedyna. Już późno, jestem chory, to dlatego. Ach, sorki, stary. Mam wrażenie, że powinienem zagrać tego Hagata trochę wcześniej. Silence, shit. Czy wy wiecie, że te dwie gry z tym kolesiem trwają 25 pistoletów minut? Zablokuj czat, nikt nie będzie pisał. A wiesz co, nie ma takiej potrzeby, jest dużo fajnych osób, które lubią jak piszą.
i lubię ich czytać. Natomiast jeżeli bardzo chcesz zablokować czat, to mogę zablokować tobie. To nie jest jakimś większym problemem. Umieść to jabłko na swojej głowie. No dobra. Muszę się zdecydować. Taki Vasto na przykład. No tak, no Vasto człowiek, który przez rok trollował, próbował być śmieszny i zabawny i w ogóle, a później oczekiwał, że będę go traktował poważnie. Przykład idealnego widza. Okej. Okej. Jak mi się mija? A po tym, że jestem przeziębiony i zdycham, to spoko. O kurde. No ta Hagata jest słodka. Ile? Jakbyśmy to mogli zrobić? Bo możemy zrobić... Hagata coś jest tu. A możemy zagrać wszystko z łapy? Hero Power to kosztuje 3, to kosztuje 2. No możemy. Nie, dobra. Szanić. No, faka. Wypaczcie te drzewa. Skalajcie strumienie i przeglenijcie ziemię. Czy mogę użyć emotek Hagaty? Witaj w moim królestwie. Witaj w moim królestwie. No graj. Gotowe. Tak, tak, tak. Zastanawiające. Jezu, to obdek koleś. To jest pewne. Co mi zostało jeszcze w deku? Lakir, gen, żywioła, ciało strojne i same dwójki praktycznie. Oh my fucking god. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kart z 12 to karty za 2. Ja pindole. Niech leci. No spoko. Łoko loko. Kurde, pograłbym w tego Call of Duty, ale jestem w niego tak chujowy, że szkoda gadać. Chociaż dla sumie w tym nie powiem, że wczoraj jak grałem, byłem trochę lepszy niż dzisiaj. Może to wynika z tego, że mam drgawki i mi zimno i jestem chory i tak dalej. Tylko ja próbuję oszukać, a się nie z tego.
Pyk, dwójeczka. Pyk, to leży, pyk, pyk, pyk. Niepewna ścieżka. Albo pyk, dwójeczka, pyk w to, dobra. A, to mogę najpierw zagrać tak, prawda? No mogę. Wilkury. Feniuk. No i hopa. I gra. O, blisko się zbliża. 2 tygodnie i 3 dni. Nice. Torek się zbliża. Nice. Niepewna ścieżka. Mam litar. Nie mam litar. Ja mam nóż, tany. Mamy nawet komendę do Blizzconu. Kurde, możemy pójść nawet o krok dalej. A i po litaru definitywnie. Flemtong. Flemtong. Kurde, rzuciłbym chętnie to, ale jak wypadnie mi Flemtong, to do dupy trochę. Więc bardziej sensowne jest... Flemtong. I to. Dobra, starajmy się to skończyć, będziemy tradować jakieś 1-2 krapu. Jakby to zrobić? Scena przego, jest dobra. Niepewna ścieżka. Muszę się zdecydować. Taka technologia. Trake Wilkiem z lewej byłby lepszy, bo sprayem masz. A tak, 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 faktycznie powinienem tym tradeować. Masz rację. Cisza przed burzą. Ojej. Muszę się zdecydować. Nie uciekniesz przed klątwą. No dobra, no już tego raczej nie wygra. Twoja mina mówi coś tam, coś tam, coś tam. No stary, gram dwie gry 35 minut, to się drugą grę 35 minut, więc... Trochę mi się nudzi. Zastanawiające.
Radio ga na do. Witala zakładam, że nie mam. Ale Kira mogę z tego dziabnąć. Dobra. Rzucimy antywulkanowo. Jak tam rzucimy? Ja? A spoko, głodny jestem. Jeszcze 5 minut gierka z szamanem. O panie, to nie jest zły rekord. Poczekamy chwilę, bo jak trafię trzeci raz na niego, to chyba usnę. Chyba jak chcecie dostać te spadzie ze streamerem. Cześć, hej, dobra. Dlaczego to odliczenie w lewym dolnym? Margul kontra Gul. Do tego, co jest napisane nad tym odliczaniem? Będzie moja. No ma być. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Mi się podobało na tegorocznym PGA. Powiem ci, że niestety dosłownie tak samo jak na każdym innym. Nic się nie zmieniło. Przekuliśmy tę klątwę w naszą siłę. Dziękuję za fajne dwie gierki. No dzięki się, chociaż to były tak długie gry, że ja pierdzielę. Szczególnie ta druga. Kuda pierwsza trwała 10 minut. A ta druga 25. Myślałem, że usnę. Tak ja zdominowany przez Fortnite'a i dzieciarnię. Fortnite'a w cholerę. Dzieciarni nie widziałem, więc nie wiem. Może gdzieś tam była. Bierz pod uwagę to, że nie każdy ogląda streamy w jakości HD i może się nie rozczytać. Serio? Dobra, zrobimy może tak. Będzie mniej problemu, w sumie to nie jest jakieś potrzebne. Ale faktycznie, może na jakiejś gorszej jakości nie jest to czytelne. Nie pomyślałem o tym, true story. Dzieciarnia była, mam zdjęcie od osoby, która tam była. Słuchajcie, na takich eventach zawsze jest młodzież i to nic nowego. No nie było to jakieś super wyjątkowe przedszkole, jak na innych eventach w innych latach, więc... Śmiem twierdzić, że owszem, ludzie poniżej 15 roku życia uczestniczyli w tym evencie. Aczkolwiek nie zauważyłem ich więcej niż na innych eventach, ale może mam jakieś spaczone oczy albo coś, nie wiem. Byłam, widziałam te dzieciarnie, biłam się z nią, aby nie rozwalili nam stoiska z koszulkami. No dobra, to dzieciarnia. Kinder party! Cześć Melody, tak w ogóle. Kun Aikalia.
Rebeble, nope. Dobrze się schowaj. Dobra. Chwila, bo mam to tak porozbindolone, te kreatury. No zabijmy to. Można by sobie iść w rejale, ale zabijmy to. Pozwoli mi się tego. Weź nie pić bez sensu kapslokiem. Kapa nie znaczy nic. Tak sobie myślę. Dalej pisanie bez sensu kapslokiem to pisanie jest bez sensu kapslokiem. Wydaje mi się, że mimo wszystko, że przeczenie na młodsze pokolenie to nie jest na miejscu. Tak ja to nawet gamingowi nic złego w tym, że dzieci też się tym interesują. A przecież ja nie przeczę, stary. Nie to tam tilto. No. Jeszcze tam przychodzą dżentelmeni 50-letni w garniturach, czy 15-latkowie w dresie, to... Nie to osobiście wyjebane w kosmos. Co mnie to obchodzi? Dobra, rozjadę to. Jakieś Hellfire'y. Defile czy inne. Badziewie. Nie będziemy ryzykować. Dopóki nie ma jakiegoś tego... Dopóki jakiegoś, nie ma jakiejś dramy, czy czymś tam, czy czegoś takiego, to... To czy na PGA są 10-latkowie, czy 100-latkowie, to kalosze mam od tego. Patrzę sobie jak piękny streamer, mój ulubiony, którego kocham, wielbię i szanuję, gra w tego koda cholernego. I czemu jak on gra, to ziomek kurwa strzela do niego pół godziny i nawet raz nie trafia? A jak ja gram, to ziomek strzela do mnie dwa pociski i wali mi dwa headshoty. I to nie jest złudzenie. Bo tak patrzę, kurde, jak strzela. Dobra, jestem chujowy w Call of Duty. Czas powiedzieć sobie to wprost. Mateusz, jesteś chujowy w Call of Duty. Dobrze. Dobra, gramy tego i teraz pojawia się pytanie. Czy gramy też to? Nie gramy. Bo jest 50-50 na totem 1-1, a 1-1 Defile Boom. Aha, ja akurat nie skilluję. Robić za mało uników. No to może być właśnie prawdą. Bo uczyłem się bardzo długo stać w miejscu jak strzelam w CS-ie. I teraz próbuję się nauczyć ruszać jak strzelam i... Utrafiasz do przeciwników z takim samym skillem. I to powinni mi przecież stary nie zabijać. Może twój model w grze jest za duży. O, właśnie. Może napompowany jakimiś sterydami. A da się stać w miejscu? Tak. Może na przykład stać na deskorolce i się przemieszczać. Żwioki mają plus 2 do ataku. Nie. Zróbmy tak i zróbmy jaszczurkę i wreja. To miało być, że jesteś tak dobry, że trafiasz na elitkę. No nie. No nie. Znaczy może to ten, no może dlatego, że dzisiaj faktycznie się źle czuję. U mnie wszystko boli, szczyka i czuję się do dupy. No bo wczoraj jak grałem... Czekajcie, to było wczoraj? Bym nie pokręcił. Ale chyba wczoraj...
Tak, wczoraj co grałem z HS-em i później po tym jak HS skończył, to sobie jeszcze pograłem sam, a teraz wczoraj poszedłem spać. No załóżmy, że nie poszedłem, nie wiem, może mi się spierdoli. W każdym razie to powiedzmy, że wczoraj sobie grałem. Jak grałem Free For All, tego deathmatcha, to miałem takie KD nawet coś koło 1-0. Już. A dzisiaj, no to miałem takie KD koło 0-2. A w Battle Royale, jak grałem w betę, to se tam strzelałem i se to zabijałem, a dzisiaj to se kurwa wybierałem. Ruch sam sobie jest względny, jak stoisz na deskorolce, to względem gdzieś się nie ruszasz nadal. No ale względem podłogi się ruszasz, czy tam ziemi. Bum, 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 bum. What the fuck are you doing? No nieźle. Dobra, 3 wygrane więcej niż przegrane, jesteśmy w domu. Kurde, w ogóle przypomniałem się, że chyba na wtorze umawiałem się z Izakiem na tego Diablo 4. Można by jeszcze uwzględnić fakt w to, że nie ma jeszcze Diablo 4. Ale z drugiej strony, to by tam zwracał uwagę na szczegóły. O, widzę, fajne rozdanie, 8-8-10-2. Nice. Może legenda wejdzie? No mogłaby. Mogłaby też kanapka. Mogłaby też jakaś kanapka wjechać. Pierdzielibym taki kawałek chleba z szynką. Tyle są nowe eventy. 48 godzin. Przekuliśmy tę klątwę w naszą siłę. Pyku, 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 pyku. Ah! Nagrajmy wolniej. Hopla, hopla, hopla. Ups, hopla. No masz, rzucę jakiś obszarowy czar. Gaski mam 3, mate. Keyman. Au. Matka jedyna. Znowu boli mnie kończyna nogi. Why? Czemu? Powiedz, czemu? No nie no, bez sensu tu jest coś dogrywać. To jakaś obszarówka wleci. Z drugiej strony może nie wlecieć. No, zakładam, że jednak wleci. Dobra, graj. Przecież noga to kończyna. No ale jeszcze ma stopę. I ów stopka mnie boli. Na kanapeczkę, żebyś nam tu z głodu nie padł. Dyszka od Matola, dziękuję bardzo serdecznie. A znaczy, to nie jest tak, że musicie mi dawać na kanapkę, chociaż bardzo by miło jak dajecie. No to zawsze wiadomo.
lepszą można zjeść. Ale to chodzi o to, że musiałbym iść sobie zrobić. No i co, strzelamy, że kolejna. Kolejna obszaróweczka, nie? Ale i tak na Flemitonga nie będzie jakiejś super opcji. 5 kreatur plus Murloc plus Totem 7, okej. O tym nie pomyślałem, sorry. Nie no, spoko ziom, nie ma problemu. Wiesz, donetik zawsze da propsie, dziękuję. Następnym razem wyślę sobie kanapkę pocztą. Też szanuję. Też szanuję i też będę rozgodnie wdzięczny. Ale nie ma nie czułeś poprzednie kody jak duża część graczy. No nie ma nie czułem w ogóle żadnej strzelanki. To jest duży problem. W sumie może być to ten moment bloka. Mi w grach brakuje cierpliwości. To jest bardzo duży problem. We wszystkich tych lolach, CS-ach i tym podobnych nie potrafię powiedzieć: halo, stop ziomeczku. Pomyślmy, co robimy dalej. Tylko napierdalam do przodu jak idiota. I to jest też niefajne. No się mam odlok. Dobra. Dwie obszarówki jeszcze do wyciągnięcia. Z drugiej strony to, że nie trafiam w nic, też jest problemem. Jakby na to nie patrzeć. Biorąc pod uwagę, ile mamy kart i tak dalej, i tam obszarówki, to na pewno Hakata będzie przydatnym pikiem. Więc zagrajmy. Tyle kart dostałem. Ja wiem, że mam na YouTube zagrywany, czy po prostu wbijasz legendę. Wbijam legendę. No właśnie. Wbijam legendę, bo nie mam jakich deków testować i nagrywać i tak dalej, bo w końcu nerfy i tak dalej. Więc ja tak po prostu gram na chillku z wywalonym. Nie wiem, w sumie jeszcze wywalonym. Chciałem powiedzieć fujarom, ale to bez sensu. Nie, Maciej nie leci na blisko. Co on w ogóle zrobił? Chwilę zagrał to, no to. No, graj.
Ja się gnioju. Det. Aj. Jak ja mam to wygrać? Jak ja mam to wygrać? Powiedz, stary. No zrobimy tak, żeby już rzucił tą bójkę, czy to drugie z armorem, to raczej bójkę. O Boże, jestem debilem, nie spojrzałem na Hero Power. Okay, I'm suck as fuck. Tak, jego pasywka bije, po prostu nie pomyślałem i tak dalej, i tak dalej. Oh, yeah. Wyśmienicie. Bolą mnie plecy, a jutro mam WF. Powiedz panu z WF-u, że bolą cię plecy, nie możesz ćwiczyć. Ja bym tak zrobił. No zrobimy w ten sposób. Jeden... Ja nie wiem, co chciałem powiedzieć. Widać efekt takich wymówek. Ja się nie migałem od WF-u, bo się tak bym zrobił, jakby nie bolały plecy. Panie mądrusiu, tutusiu. Nie mów, że masz czar. Nie mów, że masz czar, zabiję zamrożonego stronnika, bo mi się zdenerwował trochę. Fascynująca sytuacja. Ciekawe. Ja w ogóle pułk ma graczy. Kto mnie zaprosił? Kamila S. Kim jesteś, Kamila?
Okej. A co chciałem? A stream. Jak to było? Stream chat? PUBG. Average player 516 tysięcy. No to w sumie trochę mi spadło przez ostatnie. Ile? Rok niecały? Niecały rok w sumie. W sumie bardzo niecały. Zastanawiające. Co ja mam kurwa zrobić? Jak zagram to i to, to dostanę raz, dwa, trzy, cztery karty. Muszę się zdecydować. A lakier z tym to jakieś tam źródło do meczu, nie najgorsze. Nie no, to chyba zagramy tak. Tak. Graj. No idzie. Ta dżungla skrywa wiele sekretów. Cóż za wspaniały okaz. No ja wiem. Problem jest taki, że ja w tych czarach nie dostaję w ogóle jakiegokolwiek removalu obszarowego. Nie mam kart. I super jest to, że tam dostaję tych kart w cholerę. No ale co mi po tym, że dostaję te karty, jak i tak nie mam jak zabijać jego kart. On z tego Hero Power ma. Moje sobie wyciągnie kreaturę, jakiś damage i coś tam. No więc raczej na walułę to my tego nie wygramy. Mi się tak wydaje. No nie ma gówna, no nie ma. Nie wiem, czym ja to wziąłem. No i... Denerwujący ten woj. No jak woj, no trochę te karty, które mają mi wygrać grę w domyśle, nie dają rady. To są po prostu do dupy. Kolejna gierka, która trwa kurwa tyle czasu, że szkoda gadać.
Teraz to też gówno. To już pobujane. Gorsze jest to, że ta chichocząca laborantka i te dwa jedne małe gówna zrobiło mu taką przewagę, że szkoda gadać, bo jakby nie miał tego twarza, przepraszam, to by sobie mógł tym Alakirem albo Rockbiterem coś pozabijać. Ale przez to, że miał to gówno, to nic nie mogę zrobić. On off. Zdaje się, że laborantka wyłącza szamanie, zyskać i straci. No i ma zyskać. Czy nie, no dobra, no akurat może i trochę. Jakiś tam sposób. Nie, mi się tak na sucho wydaje, że raczej średnia ta karta do Evolution'a. Ale jeszcze kwestia tego, jak Evolution'a szaman może wyglądać z takim układem karty.